Nie ma drugiego takiego sportu, w którym reprezentanci naszego województwa mogliby się pochwalić najlepszymi wynikami w kraju. Judo, bo o nim mowa, przyciąga całe rzesze nastolatków, którzy marzą o światowych wynikach w tej dyscyplinie. Wynikach, którymi mogą się pochwalić ich nieco starsi koledzy z naszego regionu. Oto młodzież, przed którą kariera sportowa stoi otworem. Z tych roczników do Mistrzostw Polski Młodzików już za rok na pewno wystartuje cała masa, cała ilość, duża ilość województwa śląskiego. Mieliśmy tego przykładem przed 3 tygodniami, gdzie właśnie z UKS-u Redutowy zawodniczka zdobyła Mistrzostwo Polski. To mamy najlepszy przykład. W ten weekend na matach w Redutowach rywalizowali nieco młodsi judocy, dzieci rocznika 2003 i 2004 oraz młodsi. Przychodzą takie fale i na przykład my akurat rocznik 2003-2004 w Jastrzębiu mamy mocny, fajny. Jest to równa grupa. I mam nadzieję, że z tej grupy też do grupy później juniorów i dalej trafią, zostaną. Jest też od kogo się uczyć. W ostatnich dniach brązowy medal Mistrzostw Świata Juniorów wywalczył wychowanek Polonii Rybnik Piotr Kuczera. Zresztą utalentowanych judoków w minionych latach nasz region wydał wielu. Mamy na kim się uczyć, dlatego że w przeszłości Weronika Czempik była brązową medalistką Światowej Olimpiady Dzieci. Ona była także na Mistrzostwach Świata, judo, wielokrotna medalistka Mistrzostw Polski. A wielu najlepszych pierwsze kroki stawiało również w Redutowach, bowiem turniej dzieci ma już w tym mieście wieloletnią tradycję. Po pierwsze turniej jest 15, po drugie z roku na rok jest coraz więcej zawodników, w tamtym roku było 120. Dzisiaj są zawodnicy nie tylko z całego Śląska, ale również przyjechali z Czech. Jest spora szansa, że przynajmniej kilkoro z nich już za rok zobaczymy na ogólnopolskich turniejach.